Moglibyśmy na tę dzisiejszą historię, czy na spotkanie matki, synów Zebedeusza i samego Jakuba i Jana z Jezusem spojrzeć troszkę od końca. Mianowicie wiemy, że 12 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich mówi nam, że Jakub był pierwszym spośród apostołów, który został zamordowany. Potem jego los podzielą, zgodnie z tradycją, wszyscy. Powiedziałem Jan? No właśnie. Niebezpiecznie jest mnie słuchać. No właśnie, chciałem powiedzieć, że Jan według tradycji jako jedyny nie został zamordowany, a Jakub właśnie zgodnie z pismem zabity jako pierwszy. Ale to jest dobry znak, że bracia słuchają. To jest jeszcze, tak, przez następne jeszcze 20 sekund. Ale spróbuję skończyć przed chrapaniem. No, więc czytamy, że ścięty Jakub został przez króla Heroda, który to był wnukiem Heroda Wielkiego, tego, który nakazał zabić dzieci w Betlejem i w okolicy. To jest historia bardzo tragiczna, dlatego że tenże Herod Wielki, ten pierwszy Herod od dzieci w Betlejem, no, po kolei w głowie to wszystkiego nie miał z pewnością, bo poza innymi historiami zamordował swoich dwóch synów, co do których podejrzewał, że chcą przejąć jego tron. Jednym z tych zamordowanych był ojciec tegoż naszego króla, który ściął Jakuba. Jakoś tam się udało mu przeżyć. Potem przebywał w Rzymie, zaprzyjaźnił się z niejakim Klaudiuszem. Był trochę w więzieniu. Potem, kiedy Klaudiusz został Cezarem, no więc uwolnił tego naszego Agryppę i podarował mu królowanie najpierw na północy w Galilei, potem dał mu właściwie całe królestwo, które miał wcześniej dziadek, Herod Wielki. Mówię o tym dlatego, że kiedy ten nasz Herod Agrypa panował w Ziemi Świętej, on zachowywał się jak Żyd. Starał się zachowywać wszystkie przepisy, starał się pokazać ludziom jako ktoś, kto praktykuje. I kiedy po śmierci już Pana Jezusa, jesteśmy oczywiście po zmartwychwstaniu, po wniebowstąpieniu, po zesłaniu Ducha Świętego, więc kiedy już Kościół się zaczyna powolutku rozwijać, Herod, chociaż Herodem jest nazywany tylko przez Łukasza w Dziejach Apostolskich, normalnie po prostu mówi się na niego Agryppa I, w każdym razie on pomyślał sobie, trzeba byłoby chyba zrobić coś, co umocni moją władzę. I dlatego zabija Jakuba. Jakub jest ścięty mieczem, jak czytamy. To nie jest śmierć, którą wykonują Żydzi. Zresztą Żydzi w ogóle w cesarstwie nie mieli prawa wykonywania kary śmierci, ale już nie, jeśli już, to nie mieczem. Więc jest to sposób rzymski, który Żydzi uznają za bardzo hańbiący, ponieważ przynależący wszystkim heretykom, odstępcom. Co by znaczyło, że Jakub umiera z łatką heretyka. I na dodatek rabini uczyli, że jeśli umiera heretyk, to na pewno nie idzie do nieba. Na pewno jest jego wieczność jest tragiczna. Więc Jakub jako pierwszy z uczniów Jezusa umiera z taką łatką kogoś najgorszego. Kogoś, kto nie ma prawa spodziewać się niczego na przyszłość. Żadnego królestwa, żadnego nieba, żadnej porządnej wieczności. I potem, jak czytamy, kiedy spodobało się w oczywisty sposób Żydom to, że ginie jeden z prowodyrów tej całej sekty chrześcijańskiej, to po tym Agryppa uwięził także Piotra i potem mamy to cudowne uwolnienie z więzienia. No koniec końców jednak Jakub już nie żyje. I jeśli wrócimy teraz do tej sceny z Ewangelii, gdzie przychodzi matka Zebedeusza do Jezusa, prosząc o tę łaskę szczególną dla synów, to jest tutaj tyle rzeczy dziwnych, że trudno jest, przynajmniej ja nie potrafię jednoznacznie tej sceny jakoś ocenić. Nie umiem powiedzieć, co tu się stało tak naprawdę. Rozdział wcześniej, bo tu jesteśmy w rozdziale 20 u Mateusza, jesteśmy o krok przed wjazdem uroczystym do Jerozolimy. Więc chwilę wcześniej Jezus, rozmawiając ze swoimi uczniami, mówi im, to jest na to pytanie Piotra, Panie, to myśmy wszystko zostawili, opuścili, co tam będziemy mieli na przyszłość? No Jezus mówi, że będą wielkie, wielkie łaski i powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, aby sądzić 12 szczepów Izraela.
I to jest dosłownie kilka akapitów przed tym spotkaniem z dzisiejszego fragmentu, więc jest jakaś podstawa, aby prosić o te miejsca. No, nie jest też pewnie zaskakującym, że mama prosi o łaskę dla swoich synów, tym bardziej, że matka synów Zebedeusza nie jest kimś anonimowym. To jest kobieta, która była pod krzyżem. To jest, możemy powiedzieć, wierna uczennica Jezusa. To nie jest jakaś tam sobie kobiecinka, której coś strzeliło do łba i mówi, teraz proszę moich synów tu wziąć do nieba, a resztę to tam zobaczymy. Niekoniecznie. To jest raczej osoba, która chodzi z Jezusem, która go słucha, która w jakiś sposób jest kształtowana. Więc to tym bardziej podkręca nam atmosferę. A jeśli dodamy do tego kolejną rzecz, czyli to, że w Ewangeliach, kiedy rodzic prosi w sprawie swojego dziecka, Jezus bywa surowy, ale odpowiada na te prośby, wypełnia je. Tak jak pamiętacie Syrofenicjanka, której córka była opętana, więc przychodzi do Jezusa, a on ignoruje ją. Potem ją karci, jakby mówiąc o tych psach, o szczeniętach. No takie to jest trochę dziwne, ale ostatecznie to dziecko zostaje uzdrowione. Przychodzi też ten urzędnik królewski, który prosi o syna, który umiera. Jezus też pomaga. Więc kiedy rodzic prosi, Jezus nie jest obojętny. Jezus ostatecznie swoją łaskę daje. Więc jak zrozumieć to dzisiejsze wydarzenie, kiedy sam Chrystus reaguje dosyć mocno. Nie macie pojęcia, o co prosicie. Nie zdajecie sobie sprawy, w jaką rzeczywistość chcecie wejść. Czy jesteście gotowi? I oni mówią, no lekko. No i dzisiaj, jasne. Tyle tylko, że Jezus dosłownie na poprzednim oddechu opowiadał o tym, co będzie z Nim, że będzie zabity, że będzie odrzucony przez ludzi. I to też jest królestwo, więc z jednej strony oni wyrażają wiarę, że jakieś królestwo będzie, że w Twoim królestwie czy możemy zasiadać na tronach, więc mają tę wiarę, choć jeszcze królestwa nie widać, ale z drugiej strony zdaje się, że rzeczywiście oni myślą cały czas po swojemu, że to będzie chwała, splendor, prezenty, będziemy siedzieć na tronach, nic nie trzeba będzie robić, no wszystko pięknie. Więc ostatecznie jest tu jakieś lekkie zamieszanie. Zdaje się, że oni faktycznie na razie jeszcze niewiele rozumieją, bo spod krzyża uciekną. Przynajmniej Jakuba tam nie będzie. Jan oczywiście jako jedyny wytrwał. I teraz jeśli znowu przeskoczymy na koniec, czyli patrzcie, że ona prosi dla swoich synów o te szczególne miejsca w królestwie, ale do królestwa wchodzi się przez śmierć. I tym bardziej Jezus mówi o kielichu, który po prostu oznacza cierpienie, oznacza coś, co spada na mnie i z czym nie mogę sobie poradzić. Więc czy możemy powiedzieć, to jest trochę ryzykowne, że mama wyprosiła dla Jakuba śmierć męczeńską? On jako pierwszy zostaje zabity i to w sposób bardzo dramatyczny. Raz, że to ścięcie mieczem jest no, takie hańbiące, a dwa, że cała łatka do tego przyszyta kogoś, kto jest religijnie odszczepieńcem, ktoś, kto jest heretykiem. Więc Jakub tak funkcjonował w kręgach żydowskich, że to jest po prostu wróg Kościoła, tak jak my byśmy dzisiaj to mogli nazwać. Czy to jest skutek prośby mamy? Bo jeśli tak, to moglibyśmy pomyśleć, że jeśli się o coś modlimy i się przejęzyczymy i Pan Bóg źle zrozumie i potem nam to da i potem, o patrz, to przepraszam, ja źle zrozumiałem. Ty mówisz, no widzisz, ojku, no kurczę, no trudno, stało się. No chyba nie, prawda? Bo kiedy dzieci coś tam mówią, proszą i mówią niewyraźnie, albo mając 3 tygodnie na przykład, w ogóle jeszcze chyba nie mówią, tylko coś tam sobie kwiczą, no to mama, może nawet nie wiedząc dokładnie, o co chodzi, prawda, bo tam nie, mama może nie zrozumieć tego, prawda, co to jest. Szuka w słowniku dziecięco takim i coś nie znajduje, ale domyśla się, że jest albo kupa, albo trzeba spać, albo dać jeść. Może coś tam jeszcze, to ja tak tylko po prostu mówię sobie jako laik, prawda, zupełny. Ale no raczej mama się domyśla, o co chodzi, więc podejrzewam, że Pan Bóg też się domyśla, o co nam chodzi, nawet jeśli mówimy głupoty. Więc jak rozgryźć tą sprawę ze śmiercią Jakuba, z tą prośbą dzisiejszą mamy i na dodatek jeszcze z tym, że tak naprawdę była to rozgrywka Agrypy, Heroda, że on urządził sobie jakiś festiwal swojej popularności ze śmierci Jakuba. Więc ja myślę i dla siebie odczytuję to w ten sposób, że faktycznie takich Herodów, takich Agryp mamy pewnie w naszym życiu trochę. To znaczy są albo osoby, albo
już ewidentne działanie złego ducha, czy jakieś po prostu okoliczności, które sprawiają, że może czujemy się czasami, jakbyśmy byli w jakichś trybach, że nie jesteśmy w stanie nic zmienić w naszym życiu, że po prostu dzieje się, sytuacje dzieją się poza nami. Ale jednak Pan Jezus mówi powolutku, słuchajcie, pierwsza sprawa jest taka, nawet jeśli wy się pomylicie, nawet jeśli ty, mamo, tych dwóch dżentelmenów prosisz o jakieś tam głupoty. Wy, moi drodzy pozostali uczniowie, wkurzyliście się na to i też chyba coś wyszło z waszych serc, prawda, w tej sytuacji. Coś, czego nie było widać wcześniej. Ale podstawą jest jedna podstawowa, jedna ważna rzecz. Że zanim cokolwiek się stanie, zanim zacznie działać jakikolwiek Agrypa, zanim stanie się to, co prosicie, albo się to nie stanie, to pierwszy umrę ja. I Pan Jezus mówi, podstawą wszelkiego rozważania będzie to, co dzieje się ze mną. Uczcie się tego ode mnie, czyli patrzcie, co się dzieje ze mną. Ja zostaję odrzucony, zostaję zabity i zostaję wskrzeszony przez Ojca. Powstaję z martwych, idę do Niego, do nieba. To jest dla was najważniejsze. Wszystko inne będzie wam dodane. Czy będziecie walczyć o to, żeby mieć pierwsze miejsca? Chociaż w innym miejscu Pan Jezus mówił, że no nie jest najlepiej w synagodze walczyć łokciami o pierwsze miejsce, więc i te miejsca w niebie pierwsze, no też nie trzeba o nie walczyć. One będą dodane. Najważniejsze, żeby nie zgubić z oczu Pana Jezusa. Żeby trzymać się Jego i iść za Nim, za tym, co robi On. Niech Pan obdarzy was pokojem.